jak to tak wygląda sytuacja w szatni przed takim meczem, jak ten, który was czeka w sobotę w Warszawie, bo ci, którzy nie grali nigdy na Łazienkowskiej, to pewnie tak mają w głowach gdzieś tam myśli, jak to może wyglądać. Znaczy sytuacja wygląda tak jak przed każdym innym meczem. Tak naprawdę nie czuć w szatni żadnej jakiejś dodatkowej motywacji. Przygotowujemy się tak do każdego meczu, który jest o 3 punkty. Czy nie jest to tak, że jedziecie do Warszawy na stadion przy Łazienkowskiej, gdzie wiadomo jak reagują kibice, że jest to jednak Legia co roku typowana do mistrza, to w głowach gdzieś tam nie siedzi? Znaczy myślę, że gra na takich ładnych stadionach i przy dużej publiczności może po prostu motywować bardziej zawodników niż gdzieś tam wiązać nogi i mam nadzieję, że tak będzie również z nami w sobotę. No ale jednak chyba większe obawy są przed takim starciem z takim zespołem niż z zespołami, które gdzieś tam powiedzmy rokrocznie są w tych średnich stanach tabelowych czy dolnych i z którymi łatwiej się gra. Czy oczywiście zdajemy sobie sprawę z kim gramy i Legia jest na pewno faworytem. Ale no, my jedziemy walczyć o punkty, znamy też swoją wartość, jesteśmy w dobrej serii i zrobimy wszystko, żeby z Warszawy wywieźć punkty. Ważne jest to, że właśnie ostatnio gracie dobrze, punktujecie. To były kolejne mecze, w których gra naprawdę mogła się podobać i macie już większą wiarę w te własne umiejętności? No na pewno takie mecze nas napędzają i tak jak mówię, gdzieś tam od 3 meczy punktujemy dobrze, nie tracimy bramki w 3 meczach, to na pewno świadczy o tym, że jesteśmy dobrze zorganizowani.